serdecznie kochani w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy French toast. Potrzebujemy dwie kromki tostowego chleba, dwa jajka, kawałeczek masła, dwie łyżeczki oleju, dwie łyżki cukru, szczypta soli, pół łyżeczki cynamonu, 1/4 kubka mleka, brzoskwinie do ozdoby. Do wnętrza możemy dodać dżem, jeżeli lubicie, czekoladę, a na zewnątrz, na polanie naszego tostu, możemy użyć miodu albo syropu klonowego. Kochani, wbijamy dwa jajka do naszej miski. Następnie dwie łyżki cukru, garnek soli, cynamon, mleko, i próbujemy rozmieszać delikatnie. Nasze składniki połączą się. Nasze jajka są już przygotowane. Teraz możemy zająć się naszym chlebem. Przygotujcie sobie łyżkę, większą łyżkę, i w jednej kromce delikatnie zróbcie taki dołek na nasz dżem i czekoladę. Dosłownie delikatny, maleńki dołeczek. Uzupełnimy go czekoladą. I dżemem. Ja mam tutaj truskawkowy dżem. Możecie dodać troszkę więcej nawet. Teraz przekładamy kolejną kromką. I zaczynamy moczyć w jajku. Dokładnie, starannie go moczymy. Jajko wsiąka w chleb. Cynamon. Dokładnie widoczny teraz na naszym chlebie. Pozostawiamy na chwilkę. W tym samym czasie przygotowujemy nasze patelnie. Wlewam olej i kawałeczek masła. Czekam do rozgrzania. Myślę, że nasz chleb już jest gotowy, więc go wyjmę. Obtoczony z każdej strony. Położę go na talerzu na chwilkę. Tłuszcz jest rozgrzany do odpowiedniej temperatury. Teraz możemy przełożyć na patelnię naszego tosta. I na delikatnym ogniu podsmażamy. Kochani, sprawdźcie od spodu, jak wygląda nasz toast. Więc możemy podkręcić delikatnie ogień na większy. Ok, kochani. Myślę, że już jest gotowe, tak. Odwracamy na drugą stronę delikatnie. I to samo robimy z tą stroną. Czekamy chwilkę, sprawdzamy. Sprawdzamy naszego tosta. Tak, już jest gotowe. Teraz odwrócimy go w ten sposób, żeby nasze boki były odrobinkę podpieczone też. Chociaż to jest trudne zadanie. Przetrzymajcie go dosłownie kilka sekund z jednej i z drugiej strony. Słuchajcie, nasz toast już jest gotowy. Możemy go przełożyć na talerz. Przekroiłam naszego tosta. Voilà. I teraz sobie posypiemy go odrobinkę cukrem pudrem. Możecie go polać syropem klonowym albo miodem. Ja sobie wezmę troszeczkę syropu klonowego. Niedużo, bo wiadomo, to jest bardzo słodkie wszystko. I moje brzoskwinki. I gotowe. Wygląda wyśmienicie. Skosztujemy za chwilkę. Kochani, a teraz czas na taste. Pycha. Kochani, jeśli lubicie moje przepisy, nie zapomnijcie o lajkach i subskrypcjach na moim vlogu. Żegnam. Do zobaczenia następnym razem.